Gather round and hear my tale. It's the story of an island not so far away, where people lived happy, normal lives. Then tragedy struck. They made a sacrifice, hoping to put an end to their woes. Instead, the moon turned from blue to red, and a shadow began to take the villagers' lives. It has lurked about their homes ever since. You may think it's just a story, but there's truth in every fable. Thanks for coming, Pamela. It's been too long. Nora's so glad you're coming for her birthday. Whoa, easy, boy. Whoa, easy, boy. Witam bardzo serdecznie w nowej serii zagramy w Endless Fables 3. Krwawy Księżyc. I powraca nasza podróżniczka Pamela Cavendish, która wybrała się do Szkocji. Teraz już bez zbędnego gadania zaczynamy grać. Witaj, czy chcesz skorzystać z interaktywnej pomocy? Nie. Czy na pewno chcesz pominąć samouczek? Tak. Zaczynamy. You okay, Pam? I don't know what that was, but I gotta calm my horse down. You mind fixing the wheel? I've got a bag of tools on the cart. This opens it. Okej, okay, mamy nowy przedmiot, ozdoba torby. Nowy cel, napraw wóz i kontynuuj przygodę, dobra. Cel osiągnięty, porozmawiaj z Walterem. No i pięknie. Zobaczmy, co jest w torbie. Tutaj coś jeszcze możemy zabrać, czy nie możemy? Muszę znaleźć coś, czym podniosę wóz. No dobra. A, potrzebuję więcej światła, żeby przeszukać wóz. I co my tu mamy w środku? Okej. Okay. Mogę sobie zabrać ołówek? Nie mogę. O, jakiś młotek. Mamy młotek. Dobra. Młotek, zapalniczka i pasek. No. Mamy dodatkowe światło i możemy sobie zerknąć, co tutaj się kryje. To jest zbyt ciasno związane. A co to jest? Odłóż to. Proszę, rachciach-ciach. Szpilka do kapelusza. To chyba jest to. Podkowa. No i znowu przed chwilą gdzieś widziałem tą podkowę i mi znikła z oczów. Lecimy dalej. Mamy klatkę dla ptaków, monety. Czerpanie rękami zajmie zbyt wiele czasu. No i mamy monety. To są monety róże. Kto widział róże? Róże to... To nie to? Nie, to nie. Róże. Tu są róże, na poduszce były. Miś. Tu jest miś. Miś, ser. Ser, znak. Jaki znak? Dobra, znak sobie zostawimy na koniec. Księżyc. Jak ja czytam? Tu jest książka, zmiotka. Zmiotka tutaj się chowa. Lewarek. Tu jest lewarek, proszę. Wachlarz. Wachlarz, no i dobra. Teraz potrzebujemy znak. Znak, tu jest znak. Podkowa. I tak jak myślałem, że to, co widziałem na samym początku,
znajdę na samym końcu. Podkowa. Być tu mądry, znajdź podkowę. Tu coś wisi, ale to chyba nie jest podkowa. Nie. Tutaj jest. Tere. Mamy lewarek. Możemy działać. Proszę. Może będę w stanie je naprawić. Młotkiem? Ha! Udało ci się naprawić wózek. A co to? Zdjęcie ktoś mi zrobił? Muszę zreparować wóz. No przecież już jest zreparowany. Nie odjedziemy bez nowej uprzęży. Thanks for your help. We should head home. It's getting late. Also, I'd appreciate it if you didn't tell anybody about this, understand? No ale dlaczego? Nie mogę o tym nikomu mówić? Może ja chcę? To jest jego dom? You go on in. I'll tie up my horse. Nora and Mrs. Stewart are waiting for you. Okej, nowe cele. Pomóż w przygotowaniach do urodzin Nory. Tu coś jest. Napraw wóz i kontynuuj. Dobra, to już jest cel osiągnięty. Aha, potrzebuję narzędzia, którym będę mogła usunąć ciernie. Czy o tej porze nie powinny być już w zagrodzie? Tak mi się wydaje. Nie wyczyszczę tego gołymi rękami. Tu coś było, jakieś... Aha. Dobra, z tym nic nie zrobimy. Powinnam wejść do środka. W tym czasie Walter skończy. No to dobra, tutaj już i tak nic nie zrobimy, czyli możemy wchodzić. Hi, I'm Nora. Nanny told me all about you. Did you really meet the gods? And that Minotaur too? Nora, dear, let the poor woman breathe a moment. Do forgive her manners, Miss Pamela. She's all wound up. I'm Miss Stewart, Nora's nanny. Shall I show you to your room for the night? Wait, not yet. Can you help me finish my birthday cake, Miss Pamela? It's almost done. We just need some blue dye for the frosting. Can't she please, Nanny? Well, I suppose. It is almost your birthday, after all. There's some blueberries growing outside. Here, you may borrow my pruners. Nowy przedmiot, sekator. Szkoda, że nasza bohaterka nie mówi. No trudno, co to mamy? Zapałki. Ptoszek? Ptoszek i to... Jak mogę wydostać ten papier? Dobra. Tą zagadkę sobie zostawimy na później. To musi należeć do Waltera. Tutaj jeszcze zerknijmy na ten tort. Mogę zgnieść jagody, żeby zabarwić lukier. Tu jest przepis pewnie, który nam się przyda później. Tutaj coś jest. Dawaj szmatkę. O! Czemu nie zatrzymałem zapalniczki? Teraz muszę znaleźć coś innego, żeby zapalić lampę. Mam zapałki. A mogę, nie mogę tego zabrać. Myślałem, że będę mógł. Drewniane trofeum łowieckie. Szkiełko koniczyny. Mam wszystko, co mogłoby mi się przydać. Jakiś liczny... Dobra. Jakiś śliczny kształt, no kształt koniczyny, no. To musi być pokój gościnny, tu jest jakiś kiciuś. O, proszę. Mamy jedną część koniczynki, Nora nie lubi sprzątać. O! Nie mogę go złapać, trzeba go podważyć. Nie mam czym go podważyć. No, może bym poszedł na zewnątrz? Ten dalej się męczy z tym koniem. Rachciach, ciach i proszę. Mamy jagódki.
Jestem pewna, że dam radę to naprawić. No ja też jestem pewny, że damy radę to naprawić. Tylko jak ją zamontować? Szmata, dobra. Idziemy do posągu. Aha. Wygląda na to, że brakuje pierścienia. Nie mam czegoś takiego. To tylko pusta rama. No i teraz idziemy robić ten tort. Powinnam uważać, co tu gniotę. No przepięknie nam to wychodzi. Okej, tu mamy wzór, czyli tak, żółty i niebieskie. Dlaczego mi się to rozbłyskło? A ja nie chcę pomijać tego. Jutro 11 urodziny Nory. 11, czyli właśnie, brakuje jedynki. Ha! Udekorowałaś urocze ciasto. Thank you. I'm not good at decorating, but I drew this from my memory. Now that everything is ready for your party, we should all get some sleep. Can't move it. Pamela, you're my last hope. I beg you, please save Nora. That was a demon who has a grudge against the McConnell family. She haunts the old estate on the island near Aberloch. Something horrible happened there 11 years ago. I hid the estate key in the statue outside. Find it and go to the estate. Don't worry about me. Just go, please. Hurry. No to ładnie się zaczyna. Znajdź klucz do posiadłości. To musiał być wczesny prezent urodzinowy. Ojej, oj. To wygląda na rysunek Nory. Okej. No ale co? Aha, piłka. Ma być tu. Ta lalka. Lalka musi być tu. O, biorę to. To się przyda. Kulka. Biorę. Okej, okay, czyli to mam załatwione. Mogę jeszcze raz zacisnąć? Dobra, naprawiamy koniczynę. Koniczyna gotowa. Tutaj coś mamy. O. A. Potrzebuję jeszcze jedną jaskółeczkę. Brakuje ptaszków. Taśma. Tutaj już wszystko. Dobra, to wszystko. Szafka. Penseta. Może pensetą będę mógł wyciągnąć drugiego ptaszka z tych schodów. Zerknijmy. Nie, to jest zbyt krótkie. Ale możemy koniczynkę włożyć do tego tutaj pudełeczka. A w środku jest pierścień, który będziemy mogli nałożyć na posąg. O ile dobrze pamiętam. To musi być pokój gościnny, to nie, tutaj nic. Pokój Nory, wracamy tutaj.
Ale po co mi ta taśma? Domek pojawia się i znika. A co my tu mamy w ogóle? Jakaś książeczka. Aha, znajdź klucz do posiadłości. Dobra, uratuj Norę. Takie tam. To były nasze cele, to jest nasza mapa. Jesteśmy teraz w pokoju Nory, dostępne akcje. Tu też na podwórze idziemy. Włożymy ten pierścień, nie ten. Wow, wow, wow. No ale po co? Co mogłoby tu pasować? Nie mam pojęcia. To? Nic się nie stało. Może mam wciskać? Raczej nie. No dobra. To możemy sobie zamknąć. To mogą być medalowe dynie. Tutaj jeszcze. A może mogę to przykleić? Też nie. Pęseta. Po co mi pęseta? Aha, wyciągnąć kartkę. Fragment pocztówki. No spoko. Pokaż mi teraz mapę. Wracamy do pokoju Nory. Książki nie zauważyłem. Cóż za wstyd. Przyklej to taśmą. Brakuje jeszcze jednego kawałka. Ojciec mówił, że matka uwielbiała kolekcjonować pocztówki. Tę kupiła jako ostatnią przed śmiercią. Czy to matka Nory? A może to ta matka była tym właśnie potworem, który nawiedza tą posiadłość? Biorę to. Wow, wow, to może się przydać przeciwko tamtej kreaturze. Będę miał jakieś moce, łapacz snów. Co teraz? To jest to. Kręci mi się w głowie, muszę się... Aha! Tutaj nie ma informacji, co mam zrobić, ale prawdopodobnie mam nacisnąć ten znak, którego nie ma na danym kamieniu. Czyli tych nie ma. Brawo, udało się. To mamy? Siódemka? X, tu jest, X. X. Dobra, tu jest niby siódemka jakaś. Tu jest takie coś. Tutaj. No. Ukończ dwie minigry bez pomijania. Proszę. Spryciula. W 60 sekund. Pokonałaś przeklętą kreaturę. No i co my tu mamy? Szpilka do włosów. Byłaby ładną lalką, gdyby była uczesana. Kwoka nigdy nie ruszy się bez swojego kurczęcia. Matrioszka jest. Aha, na takiej zasadzie to działa. Na takiej zasadzie wlejmy to tu. Tu jest do tego. Baletnica to jest. Kółeczko. Do robota. Cóż to? Aha, nożyczki. I nakręcić musimy coś, chyba to. Kogo mamy poczesać? Będzie ta szpilka, czy nie będzie? Jest, szpilka do włosów. Ukończ zagadkę z ukrytymi obiektami 90 sekund. Jak na razie idziemy jak burza. Co my tu mamy? Dobra,
To sobie zostawimy. Tutaj jeszcze coś jest? No już nic. Szpilka do włosów. Daj mi tą mapę. Szpilka do włosów. A gdybyśmy teraz spróbowali to sięgnąć? Tak, mamy. Mamy, tylko najlepsze jest to, że zapomniałem, gdzie były te ptaszki. Tutaj. Pyk. Co jest w środku? Ja cię. Krwawy księżyc. Aha, i czyli mamy napisać sobie, tak? K, czyli to. Spróbuj jeszcze raz. Chyba nie o to. Aha, dobra, bo tu są podkreślone. Podkreślone są litery. Czyli EA. EA, czyli. Takie coś. Gdzie to jest? Spróbuj jeszcze raz. GH. Też. Prawie mi się udało. Może od tyłu trzeba iść. UA. UA, czyli. Czyli to by było to? A może te litery, które nie są podkreślone? Tak. Te litery, które nie są podkreślone. R. R. Nie. No to lecimy po kolei. No to teraz EA. A, bo ja nie jechałem tak. EA. To teraz powinno być. Kurczę, zapatrzyłem się teraz na telefon. No tak, EA, R. R to R. GH, czyli gwiazdeczka. L. Gdzie jest L? L to jest takie coś. Wspaniale. UA to jest to i ostatnie N. N, czyli ty, tak? Lingwistka, przetłumaczyłaś słowo na formę runiczną. Mały dysk. Mały dysk. Gdzie mam sobie... Aha, już wiem chyba, gdzie mam go włożyć. Tutaj? Przecież dobrze nacisnąłem, czy nie? Aha. Pomyliło mi się. Ajajaj. Co się dzieje? Dobra, mamy klucz. Klucz, ukończ 4 minigry bez pomijania. Klucz. Mamy łańcuszek i mamy teraz klucz do posiadłości. Możemy to teraz otworzyć? Aha, łańcuchem to zwiążemy. Jocie. Wystraszyłam się. Daj mi ten dzwonek. I to wszystko? Otworzyłem drzwi po to, żeby dostać dzwonek? No i mamy leśną ścieżkę. Leśną ścieżkę. Pokaż mi tą mapę. Leśna ścieżka.
Ja bym zrobił to tak. Ja bym chyba zakończył w tym momencie ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić kciukasa w górze. Jakiś komentarz. Ja już dziękuję. I do usłyszenia w następnej części. Bye.